Dzień dobry, z nami wójt gminy Konstantynów, pan Romuald Murawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie wójcie, gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się w przepięknym otoczeniu kościoła parafialnego w Komarnie Kolonii, przy zrewitalizowanej 2 lata temu byłej kaplicy, a w zasadzie to pierwszy kościół parafialny, który powstał dla tych miejscowości prawie 200 lat temu. Za moment odbędzie się tutaj przesłuchanie grupy szkolnej z Komarna, przyjedzie specjalna komisja. Czego dotyczy dzisiejsze wydarzenie? No trzeba chyba pogratulować szkole, bo jako jedna z nielicznych podczas eliminacji została zakwalifikowana do ścisłego finału w konkursie do hymnu. Jest to konkurs, który obejmuje śpiewanie naszego hymnu narodowego przez społeczność szkolną. Mała placówka licząca niespełna 80 uczniów zakwalifikowała się do ścisłego finału i komisja konkursowa ogólnopolska dzisiaj ma sprawdzić umiejętności dzieciaków i zdecydować, czy przejdą do kolejnego etapu, czy to, co zaprezentują, będzie się kwalifikowało do innej, lepszej oceny. Dla gminy Konstantynów, dla powiatu bielskiego to duma, że młodzież z Komarna jest patriotyczna właśnie pod tym względem śpiewania hymnu, a pewnie i bardziej. Myślę, że to nie tylko pod tym względem, ale jeśli chodzi o te zdolności muzyczne, to ta placówka, powiem szczerze, się wyróżnia na tle placówek oświatowych na terenie naszej gminy, nie myślę i nie tylko. Oczywiście jest to zasługa pewnego zaangażowania nauczycielek, ale też i zasługa dzieciaków, które chętnie przyjmują propozycje śpiewu różnych pieśni. Uczestniczę tu bardzo często w różnych uroczystościach i patriotycznych, i szkolnych, i to, co prezentują dzieciaki, to jest naprawdę pełne podziwu i ja się cieszę, że ten duch patriotyzmu poprzez te pieśni jest wpajany od najmłodszych lat. Dziękuję za rozmowę. Mariusz Maksymiuk, Radio Biper, Konstantynów. Dzień dobry, z kim rozmawiam?
Małgorzata Nowak, profesor doktor habilitowany Instytut Muzyki, Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie. Ten maj dla Was to jest maj podróżowania, ale podróżowania na uroczystości, które napawają optymizmem na przyszłość. Niewątpliwie tak. Cieszy nas bardzo widok i przede wszystkim śpiew piękny dzieci i młodzieży w szkołach, a pieśni patriotyczne zawsze głęboko zapadają w serca, w pamięć i cieszymy się, że młodzi ludzie te pieśni śpiewają, znają i znać będą. Czego dotyczy akcja? Jakbyśmy ją w dwóch zdaniach mogli opisać? Jest to ogólnopolski konkurs, który ma za zadanie śpiewanie w szkołach pieśni patriotycznych, poznanie ich od hymnu przez Rotę, przez Boże Coś Polskę do współczesnych pieśni patriotycznych, również tylko uznanych za pieśni patriotyczne. Żeby Polska była Polską też jest w repertuarze tego konkursu. Sporo szkół w tym roku i czy Lubelszczyzna wyróżnia się być może na tym tle, a być może Pani serce podbiło dzisiaj występ Komarna. Na pewno występ ten był niezapomniany, bo pierwszy, na który w tym roku wybrałyśmy się. Natomiast te przesłuchania majowe są kontynuacją przesłuchań, w zasadzie przeniesionymi przesłuchaniami ze września, października ubiegłego roku. Cały konkurs do hymnu jest konkursem, który ma już czwartą edycję. Bierze w tym konkursie udział około 200 szkół w Polsce. W tej chwili troszeczkę ta liczba zmniejsza się, ale mam nadzieję, że kolejna edycja i warunki pracy szkoły już nie w formule online spowodują powrót tego konkursu i jego rozwój. Dziękuję bardzo. Mariusz Maksymiuk, Radio Wiper Konstantynów. Dzień dobry, z kim rozmawiam i gdzie jestem? Nazywam się Katarzyna Nowik, jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej imienia Kajetana Sawczuka w Komarni, Kolonii. Zdradziło się, gdzie jestem, chociaż jesteśmy tak naprawdę nie w samej szkole, ale w zabytkowym, odrestaurowanym kościółku. Pani dyrektor, czy to było trudne przedsięwzięcie, to, które żeśmy w tym momencie obserwowali i nagrali? Na pewno było takie, jeżeli chodzi długofalowe, bo dzieci na samym początku musiały poznać historię. Hymn polski, to już wiadomo, że znały na pewno historię hymnu, ale też znały słowa hymnu, bo w naszej szkole zawsze śpiewa się wszystkie zwrotki hymnu od początku do końca, nie ma tak, że tylko jedną. Natomiast jeżeli chodzi o te dwie pieśni dodatkowe, czyli Rota i Boże Coś Polskę, niestety, ale długo, długo musiały dzieci poznać, najpierw historię, a potem nauczyć się słów, bo wiadomo, to są długie pieśni, w obecnym czasie już może tak często się ich nie śpiewa, tak jak to kiedyś było. Komu należą się podziękowania, kto te dzieciaki do tych przesłuchań dzisiejszych przygotował? Nie zapominajmy o rodzicach. Nie, ja zawsze pamiętam o rodzicach. A kto przygotował? Przede wszystkim od strony wokalnej przygotowała pani Monika Bańkowska oraz pani Monika Demianiuk, ale wiadomo, trzeba było nauczyć też dzieci słów, pieśni. Tutaj już wielką pracę włożyły wychowawczynie, więc jak mam od początku mówić, to tak, wychowawczyni klasy pierwszej pani Urszula Szewczuk, trzeciej pani Ewelina Domańska, później pani Aneta Kowalska-Nitek, Agnieszka Typa, też pani, pani Małgorzata Panasiuk i pani Beata Kozioł-Świerczewska. To są takie pani, jeżeli tutaj od tej strony takiej manualnej uczyły tutaj, a też piękna dekoracja, którą tutaj została stworzona na tą okazję, to też praca uczniów, a także wszystkich nauczycieli. I też rodzice włączyli się w przygotowania, bo chociażby te piękne brzuski są z jakiegoś zagajnika prywatnego, więc też jest wkład. Tutaj też przyszli, tutaj pomagali nam w rozstawianiu, tak, tutaj całego sprzętu, krzeseł, i kibicowali, tak,
trzymali za nas kciuki, za dzieci, za swoje pociechy, więc dużo, dużo wsparcia z ich strony na pewno. Specyficznym wydarzeniem, w ogóle momentem tego całego dzisiejszego wydarzenia jest to, że w tym przeglądzie dzisiaj, w tej promocji hymnu i szkoły w Komarnie brała udział cała jednostka. Te dzieci, które tutaj śpiewały, to są dzieci wszystkie z klas 1 do 8, czyli cała szkoła. Tak, cała szkoła, aczkolwiek tam parę dzieci dzisiaj jest nieobecnych, ale tak, cała szkoła, czyli uczniowie klas 1-8. Biało-czerwony szpaler, chorągiewek, przedszkola. Tak, tutaj już tak jakby taki dodatek, prawda, no bo chcieliśmy, żeby wszyscy uczniowie byli tutaj razem, kibicowali, no wiadomo, ważne przedsięwzięcie, no i tak jak tutaj było poruszane tutaj słowo patriotyzm, co to znaczy, prawda, w tych dzisiejszych czasach, no wiadomo, nabiera nowego znaczenia, takiego, nad którym trzeba się jeszcze pochylić i tym dzieciom uzmysłowić, co to znaczy ta miłość do ojczyzny, prawda. I my musimy ich uczyć tego szacunku do Polski. Udaje się to. No mam nadzieję, że się udaje. Dziękuję. Dziękuję bardzo.